Cześć, tu The Maze Runner i w tym odcinku, kolejnym już zresztą dzisiaj, będzie recenzja dla szlejchowatej.pl. I tak, poprosiłaś mnie, abym zrobiła recenzję dwóch koni z kolekty, klaczy hanowerskiej Ogiera Trakeńskiego. I tak, chciałaś bardzo dokładną, więc będzie bardzo dokładna, uwierz mi. Więc trochę będzie trwała. I tak, zaczniemy od Ogiera Trakeńskiego. I tak. Jak widać, jest on maści siwej. Bardzo ładnie ma zrobioną sierść. Tak ładnie pomalowaną. No właśnie, przyjrzyj się temu, ładnie jest pomalowana tutaj. Może tego aż tak nie widać, ale jest wycieniowana. Włosek po włosku. Przepraszam, to mój telefon. Tu jest wycieniowany. Tu jest ładnie wycieniowany. Ma wicherki. W ogóle sierści ma dużo bardzo. Ma wicherki, jak to kolekta tutaj. Aczkolwiek przez tą sierść mnie niewidoczne, ale ma. Mięśnie pięknie, wszystko tutaj zarysowane. Tutaj zmarszczki nawet ma. Tutaj ma, no właśnie, mięsień. Tutaj ma wszystko. I tak dalej. Klatka piersiowa. Jak widać, ma wyrysowane mięśnie klatki piersiowej. Ma zarysowane skórę między nogami tutaj, także zarysowaną, piękne cieniowanie na nogach, to mi się strasznie podoba. I tak, pierwsze nogi. Ogólnie jest to model twardy, z materiału szorstkiego, takiego jak szlejch, identyczny, tylko że większy i lepiej wykonany, to znaczy, jak to powiedzieć, bardziej realistyczny. Dobra, dalej. Ma kasztany na każdej nodze, co jest już oznaką realistyczności. Ostrość. Tak, jak widać, pomalowane, zaznaczone, pięknie, ładnie wszystko. Stawy ma też zaznaczone, ma zaznaczone ścięgna na nogach nawet. Tutaj widać to na tej nodze. Na tej nodze widać ścięgna pęcinowe. Ostrość. Kurczę. Chwilkę. Trzeba dać mu. Aż się zrobi ostrość. O. Jak widać, ma mięśnie. Tutaj wszystkie właśnie pęcinowe. Ma włosy na pęcinach, na stawach pęcinowych. Ma zrobioną koronkę. W ogóle to wycieniowanie mi się bardzo podoba. Tak. Jak widać. Tutaj, czekaj, zdejmę kantar. Tak, jak widać, ma mięśnie potyliczne zaznaczone tutaj. Ma zmarszczki, tutaj ma także. Uszy ma niestety strasznie wielkie, ale też ładnie wyrzeźbione, ma nawet włoski w uszach. Dalej. Ma pięknie zrobione, albo nie, jeszcze pysk. Oczy. Oczy ma też bardzo ładnie zrobione, jak widać. Tak, ma tutaj dziurę, wklęsłe w kości tutaj. Tu są oczy doły i tu u góry jest, tak jak widać, takie wklęsłe. Każdy koń ma. Dalej ma tutaj też pięknie zarysowaną tutaj czoło. Boże. Dalej, ma zrobione powieki nawet. Ganasze. Ganasze są pięknie zaznaczone. Tutaj jest kość ganaszowa także. Tutaj policzkowa. Jak widać, zaznaczona. Tutaj jak widać też jest ta mięsień gębowy, chyba z tego co pamiętam. Dalej. Saneczki ma, jak widać. Ma saneczki i ma tutaj nawet gardło. Krtań tutaj zaznaczoną między ganaszami, jakbyś widziała. Także jest bardzo ładnie zrobiony. Dalej, ma zmarszczki przy pysku tutaj. Ma pięknie zaznaczony tutaj pysk także, kąciki warg. Kąciki pyska. Ma zrobioną wargę u góry, także ma zrobiony piękny mięsień właśnie gębowy. Tutaj tą wargę, jak widać, konie mają tutaj takie wypukłe. Ma wypukłe takie. Właśnie, ostrość.
ma zrobione chrapki, ma pięknie zrobione tutaj właśnie też chrapy, otwory nosowe. Tutaj pyską, co widziałaś już. Dalej, koreczki. Grzywa. Mam właśnie zrobione koreczki, to nie są koreczki. Czy nie? To są koreczki, dobra, to są koreczki chyba. Jo. Tak, tak ładnie, pięknie zrobione, jak widać. Widać splot. Widać łączenie tutaj. Pięknie wszystko jest zrobione. Naprawdę ładnie. Tak jak powinno być, jest tutaj przerwa. Znaczy widać to oddzielenie między łopatkami a szyją. Jak widać, klatka piersiowa jest dobra. Brzuch też. Zastakrze. Ogon. Nasada ogona, jak dla tej rasy, jest dobrze umiejscowiona. Koń ma zrobiony odbyt. Ała, przepraszam, co niektóre modele nie mają, jak możesz zobaczyć dość szczegółowo. Dalej, kasztany, no to już pokazywałam. Ogon. Ogon ma pomalowany białą farbą. Ogon ładny, taki zwyczajny. Dalej, jak widać, pełnoprawny ogier. Aczkolwiek ten model ma nieszczegółowo zaznaczone puzdro, jak niektóre konie tutaj chodzi puzdro, czyli to tu. To. Mają tutaj wgłębienie oraz mają włosy przejściowe, tak jak koń. Chwilka. Mam tutaj konia hanowerskiego i on ma to zrobione. O właśnie, o to mi chodzi. O tutaj przejście, łączenie ze skórą. Takie wydłużone, jak widać. I tutaj lekko, delikatnie widać te włoski także. Ten model, o dziwo, tego nie ma, a jest z 2015. Ale to tam nikt nie będzie patrzył mu na genitalia. Dobra, dalej. Co tu jeszcze? Jak widać, tutaj mięśnie, nóg, ud, ma wszystko ładnie zrobione. Tak, słabizna, widać, tu jest słabizna. Zaznaczona właśnie tym tutaj. Tak, ma tu także kości biodrowe. Kulszowe, przepraszam, są kości kulszowe. Tak, kłąb ma także zaznaczony. Jak widać, kłąb i od razu od tego widać odchodzące łopatki. Tak jak powinny widać, bo łopatki odstają także. Ponieważ kłąb to jest łączenie, to jest kość łącząca jakby no, ścięgna łopatkowe u góry tutaj. To są takie wypustki u góry. Tak, właśnie, tutaj wszystko pięknie schodzi, jak widać mięśnie, tak jak już powiedziałam. Kopyta. Kopyta ma wyrzeźbione strzałki, tak jak koń właśnie ma kopyto, ostrość. O, jak koń ma kopyto, tak wyrzeźbione, także ma marowki strzałkowe, jak widać, ma tutaj wgłębienie strzałkowe. Zrobione także ma koronki. No, także to jest koń też bardzo taki szczegółowy. Tak, mówiłam, że to będzie szczegółowa recenzja, chciałaś. No, także ogólnie prezentuje się tak. Bardzo go polecam, bo jest naprawdę fajny. Dalej, klacz hanowerska. Klacz hanowerska jest twarda, ale pomalowana gumą, także przetrzesz palcem mocniej, czy paznokciem, to farba zejdzie. Ogólnie tak, stoi, ruszysz tym, to albo właśnie, przewróci się, będzie się gibać. Tak, ma zaznaczone kasztany, tylko że mniejsze troszkę ostrość. Tak, jak widać, kopyta także ma dość ładnie zrobione, aczkolwiek ten koń, a nie, ma ścięgna pęcinowe. Tutaj, dobra, nieważne, ale ma. Ma krzywą nogę, każdy model ma tą krzywą nogę przednią, jakby miał coś tutaj z kością. Nadgarstkową, tutaj jak strzałkowa się chyba nazywa. Nie znam się na kościach. Tak, uszy ma niestety wielkie jak radary. Pysk, on ma dużo bardziej widoczne zmarszczki na pysku, jak widać. Tutaj też ma widoczne zmarszczki. Ogólnie jest przestawione w piafie, nie powiedziałam wam tego. I tak, tutaj ma wszystkie wicherki też pokazane, jak widać, zaznaczona struktura sierści. O. Także ma zrobione koreczki, aczkolwiek pomalowane kiczowane, ponieważ przyjechała na aerografem, jak widać. Tak, i tutaj widać, że to są także ten sam splot, tylko że gumeczki chyba ma z
tego co widzę, nie widziałam tego wcześniej, teraz widzę przez tą kamerę, że ma gumeczki, ale nie pomalowane. Więc może bym jej pomalowała? Nie, za dużo. Nie powiem. Dobra, i tutaj z przodu ma warkoczyka. Ostrość. Ma warkoczyka, też aerografem. Dalej, ma włoski, ma wicharek na czole. Tak powinno mieć takie włoski słodkie. Oczko, bardzo szczegółowe zrobione oko. Jak widać, jest łapy mi się trzęsą. Tak, bardzo szczegółowo zrobione oko. Też ma powieki, tutaj wszystkie kości. Niestety klatka piersiowa jest przeraźliwie chuda. Widać to z tej strony. Jest jej także, bo siodło po prostu lata. Dalej, mi się strasznie podoba jej ogon, bo fajnie ma zrobiony ten ogonek taki, falisty. I ogólnie ta, tutaj wszystko jest fajne. Właśnie, podoba mi się. Także ma odbyt zrobiony. Jest klaczą pełnoprawną. Jak widać, aczkolwiek też te wymiona są zaznaczone tak kiczowato, ale ma sierść przez cały brzuch, idzie od właśnie tych miejsc intymnych tutaj. I ma zaznaczone też ścięgna tutaj kolanowe. Tu, jak widać, co jest, co cenię. I z przodu także. Noga. No to nogi, kopyta także rzeźbione są z rowkami strzałkowymi. I tutaj też mają te wgłębienia. Jest maści gniadej. Faktura sierści zaznaczona, jak już mówiłam. Mięśnie także, zmarszczki także na skórze. Wszystkie wicherki widać. I także ma oddzielone łopatki od szyi. Od fałdu skórnego tutaj na szyi. Jak widać, ma też sierść zaznaczoną w drugą stronę od pępu na grzbiecie. Tutaj, jak widać, sierść idzie do góry, w kierunku grzywy, tak schodzi jakby, ciekawie dość. Na zadzie, no to idzie w dół. No, ma trzy skarpetki. No i pysk też mi się jej podoba, ponieważ ma pięknie zaznaczone właśnie wargę górną i dolną także. Ostrość. Hello. O, ładnie także zaznaczone tutaj ma. No, także jest bardzo ładnie zrobione. No, no to mam nadzieję, Bosz, że się ta recenzja ci przydała. Chciałaś szczegółową, to miałaś szczegółową. Aha, zapomniałam, ta klasz też ma saneczki. No. No i mam nadzieję, że pomogłam, że spełniłam twoje oczekiwania. No i to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa, pa.